Dzień dobry, w kolejnym odcinku. Zaczynamy od kuchni, zaczynamy od pysznego przepisu. Od razu Wam mówię, zapisujcie, bo rzuciłam go kiedyś na Instagram kilka tygodni temu i dostaję tylko wiadomości, ale to pyszne. Dzieci zajadają, znikają w mgnieniu oka. Pyszne, drobiowe, mięciutkie, soczyste kotleciki. Przepis od mamy, od babci Teresy. Nasze dzieciaki też je uwielbiają. Łatwe w wykonaniu i myślę, że mogą się u Was sprawdzić. Ja już tutaj mam wszystko przygotowane. To będzie marynata. Wystarczy, że wszystkie składniki wymieszam i będę dodawać do tego kotleciki. Po prostu one muszą się zanurzyć w tej marynacie i mogą poleżeć sobie chwilę, nie wiem, z pół godzinki. Często tak odstawiam pół godzinki, godzinkę, żeby przeszły po prostu tym smakiem. A kotleciki to nic innego jak filet z kurczaka pokrojony i delikatnie rozbity. Powiem Wam jeszcze, że często robię z filetem z indyka i też świetnie się sprawdza. Oj, chyba jedną ręką tego nie zrobię. Gdzieś mi się statyw podział. Dobra, wymieszam to bez kamery. Później te kotleciki tylko i wyłącznie smażymy, nie dodajemy już żadnej panierki, nic kompletnie. Jak to tak sobie poleży, będzie takie, o, mniej więcej oklejone, to sobie rzucamy na rozgrzany olej i smażymy. Zobaczycie, aż będą takie złociste. Nie gadaj! Pierwszy nasz wyjazd na quadzie w tym roku. Jest ok? Trochę byśmy dopompowali. Pojechaliśmy kilometr, trochę mało powietrza. Nie mam policzki takie pyzate, bo mnie trochę uciska. Jedziemy na pierwszą wyprawę kładem. Ostatni raz chyba jesienią jeździłam, więc mega się cieszę. Pod korek, Ania? Pod korek. Pod korek jedziemy, ale gdzieś dalej. Mamy mało czasu. Na Pilchowice, na Tamę mamy pół godziny. Naprawdę? Mamy takie swoje miejsce z rolnika, ale mało czasu. Mało czasu. Tak blisko, a nigdy mnie tutaj nie zabrałaś. Jak to się nazywa? Zalew w Złotoryi. Patrzcie, Tyrolka nad zalewem. Plażę tu masz. Tak. Ja się tu uczyłem pływać. Ja tu plaża. Uczyłeś się tu pływać? No. I nauczyłeś się? A ja. Kiedyś to tak było, że nie sterylne baseniki, tylko w takich bagienkach każdy się uczył. No, ja w takich jeziorach. Co? Ja w takich jeziorach na dziko. No, ale mówię, taki mił po kolana i się pływało. Bateria naładowana na 100%. Mam tutaj jeszcze kluczek bezpieczeństwa, który wkładamy tutaj. No i nie pozostaje nic innego jak puścić. Też mi się wydaje, że jak na pierwszy raz to nie za nisko. Mój mąż się zjawił. Grzesiu, ale dobrze ci idzie, ja popatrzę. Ja wiem, wiem. Co myślisz? Służę pomocą. Najwyżej czy zastanawiamy się, bo... Nie ma co niżej dawać. Ona jest jeszcze nie jest taka gęsta, wiesz? Wiem, rzadko jest ta trawa. Pasty dwuliścienne. Ale będzie pięknie, będzie pięknie. Kosiarka, którą tutaj widzicie od marki Kercher, jest zasilana bateryjnie, przez co jest cicha. Dodatkowo nie ma plączących się kabli i spalin. Ma dużą szerokość roboczą i pojemny kosz. Dzięki temu nie musiałam sobie robić tak często przerw. Ma napęd na tylne koło, więc koszenie jest bez wysiłku, nawet przy łagodnych wzniesieniach. Można używać kosza, ale też można włączyć sobie opcję mulczowania trawy i ostatnia, dla mnie bardzo ważna cecha, to jest tutaj klucz bezpieczeństwa i on chroni dzieci przed takim nieumyślnym włączeniem kosiarki. I na deser został kawałek, gdzie ta trawa jest najgęstsza, najwyższa. Ile mamy procent materii? 69, więc ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Ten cały kawałek jest skoszony, zostały mi tylko dwa paski pod samym oknem, ale tam jeszcze muszę przejrzeć, czy aby na pewno nie ma żadnych kamieni, ponieważ boję się o okna, ale i tak rolety opuszczę w dół. No co może rosnąć u rolnika na parapecie?
rzepak. Jeszcze sobie tutaj sprawdzę te kamyki i w razie W dam tutaj trochę wyżej. Całość kosiłam na trójce, a tu nie zaryzykuję na czwórkę. Trawka skoszona, jadę po dzieciaczki, robimy picie, kroimy ciasteczko i zabawa! Miałam pytać, czy ci smakowało, a ty dokładkę bierzesz, więc odpowiedź mamy. A teraz wybieramy się wszyscy na wycieczkę rowerową. A ty to mówił, że lecimy. Że lecimy? Tato mówi, że lecimy na wycieczkę rowerową. Możemy lecieć. Od kiedy mamy rowery, to powiem wam, że nawet często jeździmy, jak na nas. No nie codziennie, ale ten raz w tygodniu staramy się gdzieś z dzieciakami pojechać. Livia, pokaż się tutaj. Lubisz jeździć na rowerze? Bardzo. Gotowi, gotowi. Patrzcie, jaką ostatnio sobie torebkę kupiłam. Co prawda używaną, ale bardzo ładna. Podoba się wam, dzieciaki? Fajny koszyczek. W środku zabrałam dla was picie. Wodę mam dla was. No ja ci ją schowam do torebki mojej, dobra? Daj, zaopiekuję się nią. Jeszcze klocki masz? Dobrze. Dobra, to daj, ja ci schowam do torebki. Dobra, może być tam. Nie sądzę tutaj. Ale możesz. No pewnie, bo ty już będziesz jeździć. Ja wiecznie żył nie będę. Chyba. Tak, jak urośniesz, to będziesz już sama jeździć, prawda? Już za niedługo będziesz się uczyć. Teraz się dopiero zorientowałam, że taki aktywny ten vlog, jakie koszenie trawy, wyjazd na kładzie, rowerki, ruszyliśmy trochę tyłki. A ta najwyższa góra to wygasły wulkan i zamek Grodziec. O wow, słyszeliście ten dźwięk? To jakiś ptak był chyba. Pierwsza przerwa na wodę, ale fajnie. Wow, co macie? Maki. Tak, szybko odpadają płatki. A tato tutaj muzyczkę nam puszcza po drodze. Przyjechaliśmy do babci i dziadka na kawusie. Grzesiu, powiedz tylko, ile kilometrów zrobiliśmy? Z 10, co nam tu pokazuje? Sprawdź. Po 10. To ładnie. Ja się tu jaram, a Grzesiek tak, a koło 10. 9, 7, nawet nie 10. 9, 7, ale jeszcze kilometr mamy do domu, to będzie prawie 11. Prawie 11. Ładnie. Jasiu, 11 kilometrów. Nie, mogliśmy dalej pojechać jeszcze tam na Grodzie. Co to, po płaskim jeździć, to co to za wyczyn? Nie, z górki pod górkę. Są tu małe góreczki. Pokaż. A wiesz, że tylko można te ciemne jeść? Te zielone wyrzuć, wiesz? Ja ci mogę dać swoje. O, tylko można te ciemne, fioletowe. Zielonych nie wolno jeść. Dobrze. Ja mogę wam trzymać, jak chcecie, kubeczek, żeby się nie wysypało. A wy zbierajcie. Jedna jagódka. Ale rozrosły się te krzaki. Jagody kamczackie. Bardzo, bardzo zdrowe. Wow! Livia, chodź zobacz! Wyjdź pod to!
tu jest kilka jagódek pod tym. Co ty robisz? Nalewkę. Co? Nalewkę. Nalewkę? Naprawdę? Jaka? Żartujesz? Stędów sierka, nalewka. Nie słyszałam nigdy. Słuchaj, gramy w taką grę. Kto się nie skrzywi? Dawaj. O! Teraz ty. No, pokaż się, to wszystko się nagra. Dobra, dałeś radę, Livia. Nie wolno się skrzywić, pokaż swoją minę. Dobre, dobre. Wygraliśmy! Jak wrócimy z wakacji, to jest szansa, że tutaj już będzie pusty plac i będziemy mogli sobie posprzątać. Chodź, Liwciu, tutaj na trawkę. Kiki, jeszcze nie śmigane, nie używane. Twoja jeszcze lepsza.